Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 14 lipca 2022 roku został zainaugurowany nowy format dyplomatyczny. Grupa ta skupia cztery państwa: Indie, Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Stany Zjednoczone. Od pierwszych liter anglojęzycznych nazw tych państw został ukuty akronim I2U2. I tak będziemy nazywać tę grupę. Jeśli chodzi o genezę, jeśli chodzi o genezę, powiedziałbym w, ta, w domenie myśli, myśli politycznej, to no, można powiedzieć, że taki fundament dał Mohamed Soliman. Właśnie człowiek, który zajmuje się analizą polityki zagranicznej, który w artykule dla Middle East Institute, jednego z ośrodków eksperckich, w takim swoim eseju przedstawił właśnie wizję takiego, jak on to nazwał, sojuszu indo-abrahamowego. I to myślę, że warto będzie nieco więcej powiedzieć na temat, na temat tego, tej idei i na temat samego tego eseju. Natomiast on się oczywiście także odnosi do porozumień abrahamowych z 2020 roku, czyli tych porozumień, dzięki którym, dzięki którym Izrael wybrnął z takiego impasu w relacjach z państwami arabskimi. Dzięki porozumieniu między innymi, a właściwie przede wszystkim ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Bahrajnem, no, udało się Izraelowi prze, przełamać taką blokadę. Dyplomatyczną, która obowiązywała od, od, od kilkudziesięciu lat w relacjach z państwami abra, z arabskimi. Artykuł Mohameda Solimana, który ukazał się na portalu Middle East Institute 28 lipca 2021 roku wskazywał strategiczne argumenty za ugruntowaniem, no właściwie nie tyle formatu dyplomatycznego, co Nowego sojuszu, sojuszu takiego strategicznego, indo-abrahamowego, właśnie jak to Soliman nazwał, obejmującego, tak jak już wspomniałem, Indie, Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Stany Zjednoczone, ale z możliwością rozszerzenia tego sojuszu w przyszłości o Egipt i Arabię saudyjską, tak aby stworzyć sojusz, który zagwarantuje utrzymanie równowagi sił i który, którego zadaniem byłoby utrzymanie pokoju i stworzenie takiego nowego ładu międzynarodowego, czy takiej nowej architektury bezpieczeństwa w Azji Zachodniej. Jeśli chodzi o argumenty Solimana, to no, przede wszystkim wskazuje na rosnącą potęgę islamskiej Republiki Iranu i Republiki Tureckiej. Zwłaszcza tutaj kreśli szeroko politykę prezydenta Recepa Erdoana, który no, między innymi zwiększył poparcie Ankary dla Pakistanu. Chodzi o to poparcie w sprawie Kaszmiru. Od czasu, kiedy Erdoan doszedł do władzy, to rzeczywiście Turcja, Turcja wyraża takie poparcie. Przypomnę tylko, że podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2019 roku Erdoğan skrytykował Indię za zniesienie autonomii Dżammu i Kaszmiru. No, i wtedy zresztą doszło do takiego napięcia dyplomatycznego. Narendra Modi anulował zaplanowany wyjazd, wyjazd do Turcji, no, ale ten, ten, ten można powiedzieć, taki, taka strategiczna oś między Ankarą a, a Islamabadem utrzymuje się, i tutaj Pakistan postrzega Turcję jako takiego wiarygodnego partnera w dziedzinie bezpieczeństwa, ale także jako, jako eksportera broni, bo tutaj, zwłaszcza, zwłaszcza po tureckiej interwencji w Libii, ale także wsparciu Azerbejdżanu, mówimy oczywiście o tej, o tej wojnie na, na Kaukazie związanej z, z Górskim Karabachem, o tej drugiej wojnie karabaskiej, no, Turcja niewątpliwie bardzo mocno urosła jako ten eksporter, eksporter broni. Warto to także za, zauważyć, że te relacje między Indiami a Izraelem w ostatnich latach bardzo mocno się zmieniły. A oczywiście pod koniec zimnej wojny New Delhi utrzymywało relacje dyplomatyczne z Tel Awiwem, ale przede wszystkim starało się nie sabotować swoich więzi z państwami arabskimi. Natomiast ten przełom nastąpił podczas rządów premiera Benjamina. Taniachu. Tutaj można powiedzieć, że Izrael urósł do potęgi, jeśli chodzi o eksport, eksport broni do Indii. Jest drugim co do wielkości dostawcą broni do tego, do tego państwa. Dostarcza także szereg rozwiązań technologicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa, jeśli chodzi o zabezpieczenie indyjskiej infrastruktury krytycznej. Siły, siły zbrojne Izraela szkolą również indyjskie siły, siły specjalne. Tutaj także jest Współpraca między służbami specjalnymi obu, obu państw, zwłaszcza jeśli chodzi o zwalczanie, zwalczanie terroryzmu. Warto także podkreślić, że Indie rozwijają owocną, owocne współpracę ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, i tutaj niewątpliwie New Delhi i Abu Dhabi zaczęły się bardzo mocno zbliżać do takiego, no, można powiedzieć, nawet sojuszu, który wykraczałby poza takie konwencjonalne trzy filary tych relacji. Te trzy filary to oczywiście kwestia relacji finansowych, kwestia eksportu ropy naftowej i kwestia, i kwestia diaspory. Natomiast no niewątpliwie tutaj Zjednoczone Emiraty Arabskie zaprosiły Indię do swojego obozu wtedy, kiedy Pakistan zaczął zbliżać się do Turcji. I ten nowy, no można powiedzieć już taki kształtujący się strategiczny sojusz między New Delhi a Abu Dhabi przede wszystkim zasadza się na przeciwdziałaniu ekstremizmowi islamistycznemu, no ale także, także przede wszystkim na wypieraniu wpływów tego porządku muzułmańskiego, który, który, jest, który jest narzucany przez Turcję. No tutaj, jakby ta Turcja jest, jest wspólnym wrogiem i przeciwdziałanie wpływom tureckim jest niewątpliwie tym bardzo istotnym, bardzo istotnym spoiwem. W pierwszym szczycie grupy. I 2U2, który tak jak wspomniałem, odbył się 14 lipca bieżącego roku, uczestniczyli premier Indii Narendra Modi, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, premier Izraela Jair Lapid i prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mohammed bin Zaid Al Nahyan. I tutaj z takich konkretów, które tam padły podczas tego szczytu, przede wszystkim ogłoszono, że Zjednoczone Emiraty Arabskie zainwestują 2 miliardy dolarów w rozwój tzw. zintegrowanych parków żywnościowych w Indiach. Wspominano także sporo na temat nowoczesnych technologii dotyczących energii odnawialnej. Mówiło się tutaj o kontynuowaniu projektu hybrydowej energii odnawialnej w indyjskim. Gujaracie. No i rozmawiano także oczywiście szeroko o kwestiach, o kwestiach strategicznych. Interesujące jest wspólne oświadczenie tych czterech przywódców, gdzie przede wszystkim koncentrowano się nie tylko na. No, można powiedzieć tych inicjatywach w obrębie bezpieczeństwa żywnościowego i czystej energii, ale także bardzo mocno cztery przywódcy wyrazili poparcie dla porozumień Abrahamowych i innych porozumień pokojowych i normalizacyjnych z Izraelem. I tutaj niewątpliwie warto przyjrzeć się tym, tym właśnie porozumieniom, które to tak właśnie cztery przywódcy popierają. No, Wspomniałem już o porozumieniach abrahamowych, ale warto także wspomnieć o, fo o forum Negev czy Negev. Negev Forum. Jest to takie miejsce spotkań dyskusyjnych, gdzie promuje się współpracę gospodarczą i bezpieczeństwo między Izraelem a jego arabskimi sojusznikami. Pierwsze spotkanie, które nazwano jeszcze nie forum Negev, a szczytem Negev, zorganizował minister spraw zagranicznych Jair Lapid, wówczas minister spraw zagranicznych który to spotkanie odbyło się między 27 marca a 28 marca tego roku i w jednym z kibuców w Izraelu, i rzeczywiście ono ma na celu, miało na celu takie przełamywanie barier w relacjach izraelsko-arabskich. Z kolei porozumienia Abrahamowe to te porozumienia, o których już wspomniałem z 2020 roku, dokładnie z 13 sierpnia między Izraelem Stanami Zjednoczonymi, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, a także między Izraelem i Bahrajnem. No, warto niewątpliwie zauważyć, że były to porozumienia, które normalizowały relacje Izraela z państwami arabskimi po raz Pierwszy od 1994 roku. Tutaj mówię o tym traktacie pokojowym między Jordanią a Izraelem. Niewątpliwie to był bardzo duży sukces. Mówimy teraz o tych porozumieniach Abrahamowych z 20 roku. To bardzo duży sukces dyplomacji Izraela, który oczywiście moim zdaniem nie byłby możliwy bez tego wielkiego wsparcia dyplomatycznego, udzielonego przez Stany Zjednoczone, ale niewątpliwie tutaj widać, jak na dłoni, że Izrael stara się, mówiąc takim językiem kolokwialnym, tkać taką sieć antyirańską I, i, i zarówno te porozumienia Abrahamowe, jak i forum Negev, jak i właśnie sformowanie tego, tego formatu, no, czy nie, jak niektórzy mówią, jak Soliman na przykład, jak, o którym wspomniałem, mówią o sojuszu i 2U2, jest to bardzo ważny element tej układanki antyirańskiej, ale z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych może to być także bardzo ważny taki przyczółek, czy jeden z przyczółków antychińskich i warto o tym także pamiętać. Dziękuję Państwu za uwagę.